W tym filmie mówię o szablonkach dotacyjnych. Dotacje służą do tego, aby pracodawca dotował jakąś część posiłku dla swojego pracownika w jakimś przedziale czasu. Aby dodać nowy szablon dotacyjny, klikamy na Dodaj. Wpisujemy nazwę dotacji. Początkowy dzień okresu domyślnie zawsze pierwszy. Czasowa blokada dotacji godziny. Jest to blokada dotacji na określony czas po jej wykorzystaniu. Jeżeli wpiszemy 0, nie będzie takiej blokady. Aktywność danej dotacji, uwzględnienie pozycji dotowane na dokumencie, bardzo ważny checkbox. Jak będzie zaznaczony, dotowane towary będą drukowane na drukarce fiskalnej. Jeżeli go odznaczymy, nie będą. Wpisujemy, dodajemy pierwszy wariant, od kiedy on ma obowiązywać, na przykład od dzisiaj. Dodajemy pozycję, czy ma być to kwota dotowana, czy procent ceny. Na przykład, jeżeli będzie posiłek kosztował 15 zł, pracodawca będzie chciał dotować połowę, wpisujemy 50%. Natomiast, jeżeli będzie chciał dotować na przykład 5 zł lub 10, wpisujemy daną kwotę dotacji. Na dole wybieramy artykuły, bądź je wykluczamy, bądź całe grupy artykułów. Aby dotować pojedynczy artykuł, wybieramy dany artykuł bądź ich listę. Aby dotować grupę artykułów, wybieramy całą grupę artykułów, na przykład pizzę. Następną zakładką są limity. Możemy tutaj limitować dotację na dany dzień. W tym wypadku pracownik dotuje 10 zł za każdym razem. Jeżeli chcemy to limitować, możemy to zmienić w zakładce limity. Na przykład chcę limitować dotację 100 zł na jeden dzień. Możemy niewykorzystaną dotację również kumulować miesięcznie bądź rocznie. Jeżeli to będziemy robić, wybieramy datę zerowania tej kumulacji. Możemy dodawać również kilka limitów, na przykład dzienny i miesięczny. Aby dodać nowy limit, klikamy plusik na dodaj. Następnie wybieramy na miesiąc, na przykład, aby dziennie była, oczywiście muszę wypełnić wartość dotacji, wpiszę 150 zł na miesiąc. A dziennie będzie to na przykład 15 zł. W takim wypadku dotowane będzie dziennie 15 zł, ale nie więcej niż 150 zł na miesiąc. Możemy również limitować artykuły dotowane dziennie, miesięcznie lub rocznie. Po prawej stronie wybieramy artykuł, który chcemy limitować. Po stworzeniu odpowiedniej dotacji klikamy na potwierdź, przypisujemy dotację do danej grupy kart i możemy już korzystać z dotacji.